Prawo pocztowe nie jest znane wszystkim mieszkańcom Polski. Pomimo tego, że ustawa od lat reguluje działanie polskiej poczty, jak też jej organów, to nie jest promowana przez media. Okazuje się, że w momencie niespełnienia jednego z zapisów prawa może czekać nas kara w postaci nawet 10 tysięcy złotych. Prawo pocztowe wprowadzone zostało w 2012 roku. Ta z pozoru mało istotna regulacja prawna, która uprawomocnia działanie chociażby Poczty Polskiej, kryje w swojej treści tajemnicę, która nie jest powszechnie znana. Okazuje się, że za złamanie jednego z zapisów ustawy możemy dostać karę rzędu 10 tysięcy złotych. Jak ustrzec się kary? Prawo pocztowe zaskakuje. Potężne kary za łamanie ustawy, astronomiczna wręcz kwota kary może spotkać wszystkich użytkowników usług pocztowych, którzy nie umieszczą skrzynki na listy przed swoim domem. Według rozporządzenia każdy z mieszkańców Polski ma prawny obowiązek posiadania ów rzeczy pod groźbą kary. Właściciel lub współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny lub budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. W sprawie oddawczych skrzynek pocztowych, donoszą dziennikarze Rzeczpospolitej. Na kim spoczywa obowiązek zawieszenia skrzynki? Tekst ustawy dotyczącej skrzynek pocztowych jest bardzo jasny. W gruncie rzeczy praktycznie każdy obywatel powinien mieć własny przedmiot do odbierania przesyłek z poczty. Tekst ustawy w taki sposób opowiada o obowiązku posiadania skrzynki. Obowiązek posiadania urządzenia jest konieczny. 1. W budynkach jednorodzinnych, przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości. 2. W budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale, przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres. Czytamy w tekście ustawy. Jeśli złamiemy przepisy i zdecydujemy się na oszczędność pieniędzy w postaci braku kupna tego przedmiotu, możemy być administracyjnie ścigani przez organy państwowe, a konkretnie Ministerstwo do Spraw Administracji i Cyfryzacji, do których należą wszelkie zagadnienia związane z usługami pocztowymi w Polsce. Za uchybienia w realizacji ustawy przewidziane są grzywny do wspomnianych już 10 tysięcy złotych.